Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Komodo. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Komodo jest to projekt z dosyć długą już historią, ponieważ zaczynał jako typowy privacy coin, a na dzień dzisiejszy jest całą platformą, która umożliwia tworzenie zupełnie oddzielnych łańcuchów, nazywane tutaj smart chainami. Łańcuchy te mogą posiadać własny algorytm konsensusu, własne tokeny i tego typu różne dodatkowe feature'y. Także dosyć rozbudowana platforma jak na tą chwilę. Oczywiście programowo Komodo wywodzi się z projektów Bitcoin i z projektu Zcash, którego to nawet jest forkiem programistycznym. Także przyjrzyjmy się dokładnie, co w projekcie Komodo ten moment się dzieje ciekawego. Zakładka Overview na portalu CoinFabrica. Projekt jest 3 lata na rynku. Jest, co ciekawe, w fazie gotowego produktu. Także zobaczymy, tutaj można wyczytać z jego działalności. Zakładka Code Progress tutaj za dużo nam nie pokazuje. No niestety te wykresy na CoinPaprice tak działają, że w pewnych przypadkach trzeba po prostu zwracać uwagę bezpośrednio na to, co dzieje się na GitHubie, gdyż aktywność wokół tego projektu jak najbardziej występuje. Po prostu ona jest prowadzona w taki sposób, iż algorytm tworzący ten wykres tego nie wychwytuje. Dlatego przejdźmy od razu na GitHuba, projekt Komodo. Tutaj widzimy w lewym górnym rogu, iż jest to fork właśnie projektu użytkownika JL777 Komodo, czyli głównego programisty tego projektu, a ten znowu jest forkiem projektu Zcash. Tak jak mówię, wcześniej projekt ten zaczynał typowy privacy coin i od tego momentu tak bardzo się rozbudował. Projekt napisany w większości w języku C++ i C, także bardzo wydajne środowisko do tworzenia tego typu narzędzi. Oczywiście rozbudowane README, jak na taką platformę. Co ciekawe, nawet adres tego projektu ma w sobie platform w nazwie. Także zobaczmy, co tutaj się ciekawego dzieje. Tutaj może pozwolę sobie omówić jeszcze tą zakładkę Branches, z tego względu, iż czasami dostaję pytania, co to tak właściwie jest. I tutaj radzę zwracać uwagę jedynie na te aktywne branche i na główną oczywiście. Te stale branches to są branche, które są już nieaktywne programistycznie od minimum 3 miesięcy, także ich tak naprawdę nie ma co brać w ogóle pod uwagę. Tutaj branch deweloperski, czyli na ten branch najpierw trafiają zmiany tworzone przez zespół programistyczny w postaci pull requestów. Następnie ta branch deweloperski jest mergowany, jest łączony z głównym branchem projektu i są wydawane kolejne wersje release. Także mniej więcej tak to wygląda. Jeśli chodzi o issues, to tutaj nie są one prowadzone po stronie tego projektu. Możemy zwrócić uwagę, czy są jakieś issue w źródłowym projekcie. To już mamy trochę więcej, ale są to takie typowo techniczne rzeczy, także ciekawych informacji ogólnoprojektowych w tym zakresie tutaj nie znajdziemy. Pull requesty nieduże, bo obecnie tylko 3 otwarte, ponad 200 zamkniętych. Też dosyć spora liczba. No, mamy działający produkt, także tutaj za bardzo aktywności raczej nie będziemy doświadczać. Ewentualnie jakieś zgłaszane błędy, fiksy związane z funkcjami bądź z bezpieczeństwem. Zakładka Projects. Tutaj już nie znajdziemy nic ciekawego. Oczywiście jesteśmy w fazie gotowego produktu, także na ten moment w roadmapie nie ma co, że tak powiem, porównywać. Tutaj nie ma jakichś większych też kamieni milowych w tym projekcie.
tutaj organizatorzy stwierdzili, że nie będą tego zakładać. Zakładka Wikipedia, tutaj bardzo obszerne miejsce na GitHubie. Jest takim magazynem na linki. One kierują albo do GitHuba, albo do dużej dokumentacji, która jest umieszczona na stronie tego projektu. Security. Niestety, co mnie zdziwiło, dla tak dużego projektu, dla tak dużej platformy, posiadającej już gotowy produkt, posiadającej partnerstwa, o czym zaraz też Wam powiem, nie ma żadnej polityki zarządzania podatnościami, jest po prostu informacja, aby wszelkie zgłoszone błędy, które zostaną wykryte, były po prostu przesłane na ten adres w celu weryfikacji. Nie ma żadnej informacji o ewentualnych nagrodach w tym zakresie. Zakładka Insights. Tutaj mała aktywność w ubiegłym tygodniu. Jeśli chodzi o cały miesiąc, to zmerdżowane 3 pull requesty. Także tak jak mówiłem, pamiętajmy o tym, że to jest działający produkt. Tutaj nie powinniśmy się spodziewać jakichś dużych ruchów w zakresie właśnie prac programistycznych. To jeszcze tylko zwrócę uwagę na zakładkę Contributors z tego względu, iż zobaczymy tutaj osoby z innych projektów, na przykład mamy osobę odpowiedzialną za Bitcoina. Tutaj mamy Gavina Andresena, też znaną postać ze świata kryptowalutowego. Oczywiście ślad sprzed roku 2010, dokładnie nawet z 2009, czyli wtedy, kiedy został mniej więcej umieszczony kod Bitcoina. To wynika z tego, iż tak jak wspomniałem wcześniej, projekt ten bazuje na kodzie Bitcoina oraz jest forkiem programistycznym kodu Zcasha. Komodo posiada dosyć obszerną, nawet bardzo obszerną dokumentację deweloperską, także tutaj programiści na pewno będą sobie w stanie poradzić na podstawie tych danych, które tutaj są udostępnione. Jest to bardzo duży projekt, także naprawdę pozwala na tworzenie ciekawych rzeczy. To już by wymagało omówienia w zupełnie oddzielnym filmie tak naprawdę. Komodo Platform posiada konto na Travisie Continuous Integration, także tutaj również możemy śledzić aktualne buildy konkretnych repozytoriów z GitHuba. Tutaj też ciekawą rzeczą jest, iż Komodo tworzy framework gamingowy, a dokładnie Software Development Kit, no właśnie w oparciu o Antare, czyli też ich projekt, który ma być dedykowany właśnie do tworzenia gier w oparciu o platformę Komodo. Jeśli chodzi o partnerstwa i to, co tutaj również się wyróżnia w tym projekcie, to oczywiście partnerstwo z Amazonem, z ich platformą Amazon Web Services, znaną w skrócie jako AWS. Także to nie jest tylko informacja pusta umieszczona na stronie projektu Komodo, ale rzeczywiście po stronie AWS-u również znajdziemy tego potwierdzenie. Możemy sobie właśnie tutaj na platformie AWS, na ich infrastrukturze chmurowej, uruchomić nody własnego blockchainu, który jest realizowany poprzez właśnie ten smart chain komodowy z wykorzystaniem narzędzia Poser. Także to tyle, jeśli chodzi o projekt Komodo na dzień dzisiejszy z mojej strony. Uważam, że jest to bardzo ciekawa platforma, która naprawdę charakteryzuje się mnogością wykonanej pracy w zakresie realizacji jej funkcjonalności. Oczywiście należy śledzić teraz projekty, jakie na tej platformie są budowane, bo tak naprawdę tego tutaj na ten moment jeszcze brakuje. Oczywiście takich projektów zawsze brakuje. Im więcej tego typu rozwiązań jest zbudowanych na poszczególnej platformie, tym lepiej, bo może właśnie jeden z tych projektów, który zostanie zbudowany na platformie, po prostu spowoduje, iż cała platforma bardzo zyska na wartości. Zachęcam również do widzenia pozostałych kanałów Kryptonarodu.
które poruszają tematykę ogólną kryptowalutową. Dziękuję, cześć.